Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj mam dla Was kolejny haul zakupowy. Tym razem będzie to haul Zalando. Dawno takiego filmiku u mnie nie było na kanale. W sumie też dawno nie zamawiałam nic Zalando. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Więc zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy haul. Pierwszą rzeczą jest ta długa do ziemi sukienka. Ona jest z Bershki. Zwykła po prostu taka sukienka przylegająca a la Skims. Tył ma taki mega, mega wygodna. Jest bardzo praktyczna. Do wszystkiego możecie ją ubrać. Słuchajcie, dalej mam jej naprawiony aparat i ta kropka będzie Was denerwować. Może zmniejszę tutaj, o, żeby jak najmniej światła było, to może nie będzie jej tak widać. Ta sukienka jest praktycznie, o, widzicie, do kostki. Wiem, że też jest w różnych kombinacjach kolorystycznych, więc ja jestem zakochana, na pewno u mnie zostaje. Zaznaczę, że wszystkie rzeczy będą podlinkowane u mnie na dole pod filmikiem. Mam nadzieję, że ta kropka Was nie będzie denerwować. Co mam zrobić? Następną rzeczą jest taki jumpsuit. Ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Jumpsuit, czyli taki po prostu... Czyli taki po prostu strój jednoczęściowy a la spodenki, kolarki. Ja powiem Wam szczerze, że jestem w tym zakochana. Też sobie to zostawiam. To jest tak łatwo do wszystkiego ubrać. To jest po pierwsze mega wygodne, a po drugie bardzo praktyczne. Czarne zawsze będzie Wam do wszystkiego pasować. Zakładacie, ubieracie sneakersy, cokolwiek i jesteście gotowi. Tył wygląda tak. Na początku myślałam, że sobie tego nie zostawię, ponieważ bardzo cisnęło mi tutaj w nogi, ponieważ mam rozmiar XSS, ale jakoś tak, nie wiem, rozeszło się może się jeszcze tutaj jakoś tak, no nie wiem, na razie wygląda to, na razie czuję się w tym dobrze, także jeszcze jest super pomysł na to, że możecie założyć sobie spodnie, a propos spodni, i mieć po prostu taki, wiecie, to jest takie mega przylegające do ciała, więc będziecie mieć jakby body. O, i nie, akurat w tych spodniach będzie widać, ale ogólnie jakbyście ubierali jeansy, to Was tutaj też tak mega wyszczupla, że zmieścicie się też w jeansach i zawsze możecie mieć jaką body, więc... Wiecie, główka pracuje. Najgorzej się potem rozebrać, bo musicie ściągnąć też, bo musicie też ściągnąć oczywiście górę. Jesteście na kolasach. I ubrałam te spodnie, nie bez powodu, ponieważ mam w tym roku obsesję na punkcie lnianych spodni. I ostatnio zamawiałam praktycznie chyba z 10 par, ale były za duże, M-ki. Naprawdę były bardzo, bardzo duże, że aż tu wisiały. Te z kolei są na mnie nie, że za ciasne, ale powiedziałabym, że są za bardzo takie może przylegające, no nie wiem, to po prostu chciałabym, żeby były takie fajne, luźniejsze. Właśnie zawsze mnie będzie lusterka. Tego lusterko. Jak się przygotowałam do hola. Okay, mam tu lusterko i tak, one są, teraz mi się jakoś to podoba. Nie wiem, czy może inne światło. Co to za nitki? Jakaś nitka tutaj jest rozpruta. No dobra, tutaj to już mi to nie przeszkadza. One są takie prześwitujące, więc widać, o, kieszenie. Ja bym sobie tak pochowała te kieszenie do góry. O, nawet wam tak fajnie tutaj bioderka rozszerza, o ile ktoś to lubi. I ja bym chciała, żeby były takie, takie fajne, luźniejsze. One są takie za bardzo tutaj przylegające. I widzicie, prześwituję. One są ze Stradivariusa. No i mam taki właśnie dylemat, bo one są z jednej strony fajne, bo zawsze możecie je sobie założyć. Nie wiecie, co się ubrać. Zakładacie sobie spodnie, biały top, czy jakieś czarne klapeczki i jesteście po prostu gotowe do wyjścia. Ja jestem taka basic bitch, więc ja lubię basiki. Szybko, łatwo, prosto, bez zbędnego myślenia, bo im dłużej myślę, w co się ubrać, tym bardziej się frustruję, że
nie mam tego, czego akurat potrzebuję, a tak naprawdę effortless, czyli mniej wysiłku, znaczy więcej. Więc tak, nie wiem, powiem wam, nie wiem, nie jestem przekonana do nich, tylko ze względu na to, że one tutaj takie są właśnie za bardzo przylegające, że one są takie fajne, luźne, a M-ki znowu były za luźne, że one były takie za bardzo latały, więc nie ma nic takiego pomiędzy. I te już są z Pull&Bear'a i widzicie, one są takie fajne, luźne, ale z drugiej strony pytanie brzmi, czy one nie są za luźne i mają rozmiar M i widzicie, one są już luźne, takie naprawdę fajne, fajne, luźniejsze. Czy one znowu nie są za luźne, że nie są tutaj takie, widzicie, jak siadam, to taka tutaj buła się robi i teraz nie wiem, czy mi to przeszkadza, czy mi to nie przeszkadza. To już jest rozmiar mniejszy, to jest S-ka. I ta S-ka właśnie jest taka przylegająca. I ten materiał jest trochę grubszy. Troszkę są dłuższe niż tamte. One już nie są takie lniane jak tamte. Też mają fajny, mięciutki materiał. Ale właśnie, czy lepiej wyglądam w tamtych, czy lepiej wyglądam w tych? To jest pytanie, bo ja nie wiem, czy chcę, żeby mi tutaj tak cisło. To było takie leciutko, leciutko, luźniejsze. Brzuchu, to by było fajniejsze. Zamówiłam też sobie klapki, takie z Bershki, ale niestety są bardzo, bardzo niewygodne, ale pokażę je wam oczywiście. Żebyście wiedzieli, czego nie zamawiać. Takie. Jednego roku zamówiłam podobne z Bershki i były bardzo, bardzo wygodne, ale ja wysłałam, bo nie czułam się nie dobrze. W tym roku chciałam, żeby były takie same, ale niestety nie. No, nie wiem, czy je widać. Ale wyglądają kozacko. Do tych spodni w ogóle taki fajny, naprawdę look bez żadnego zbędnego jakby wysiłku. Ja lubię takie właśnie stylówki, że wam się chce, ale w sumie wam się nie chce. I następny, jak to się nazywa? I następny jumpsuit, przepraszam, naprawdę nie wiem, jak to się nazywa, kombinezon jest, powiem szczerze, fajniejszy niż tamten. Ma to takie ładne wycięcie, ma inny materiał, jest też mega wygodny, ale uwaga, plecy. No, plecki ma... O Jezus, schowam tylko to. No, plecki ma takie fajne, naprawdę piękne, wycięte. I zdecydowanie mi się ten bardziej podoba niż tamten, więc prawdopodobnie też go sobie zostawię. Następną rzeczą jest taka basicowa, różowa sukienka. Niestety przyszła mi tutaj z jakąś skazą, będę musiała ją oczywiście oddać, ale powiem szczerze, że bardzo prześwituje i nie wiem, czy mi się tak podoba, bo no nie chciałabym, żeby prześwitywała mi sukienka, że muszę zastanawiać się, jaką bieliznę ubrać i w ogóle. No i też jest za krótka, zdecydowanie. Przyszła mi jeszcze jedna sukienka, taka też zwykła, czarna, prosta, ale niestety w nią już nie ma opcji, żeby się wbiła. To jest rozmiar S i nie weszłam w nią, więc nie pokażę wam, jak ona wygląda. Także przykro mi. I ostatnią rzeczą jest ta przepiękna, długa sukienka. Ona się wydaje taka niepozorna, ale zobaczcie właśnie na tył. Tył ma przepiękny. Naprawdę, jest zdecydowanie na mnie lekko za duża. Niestety to był ostatni rozmiar na stronie, więc nie wiem, czy jeszcze powróci. Ja mam chyba rozmiar M bodajże. L-kę. No, widzicie, wszystkie zostały wykupione. Ona też jest chyba z Bershki. Oczywiście wszystko podlinkuję. Ma taki świecący. Świecący materiał, jest na pewno wyjątkowa. Bardzo ciekawa, tu pokażę. Widzicie, ona jest naprawdę bardzo, bardzo długa, taka prosta.
więc zostawiłam Wam najlepsze na koniec. To już koniec naszego haulu, już koniec ciuchów. Jedyne co sobie zostają to biała sukienka i te dwa jumpsuity, czyli kombinezony. Myślę jeszcze nad tą sukienką, no ale niestety to jest L-ka. Jest trochę za długa, no i oczywiście to gryzie, bo świeci, ma taki świecący, szorstki materiał i ona naprawdę gryzie, ale no i jest przepiękna. Zobaczmy jeszcze raz. Te przepiękne plecy. Więc moje plecy i ja żegnałem się dzisiaj z Wami. Oczywiście żartuję, bądź poważna. Koniec haulu, jeszcze nie wiem co ze spodniami, ale chyba je odeślę i nie wiem, będę szukać dalej po prostu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Co przyniesie nam los, nie wiem co będzie następne. Czekajcie i oglądajcie uważnie. Do zobaczenia, trzymajcie się kochani. Pa!